W moim domu jest cisza i ciemność. Mówię do dziewczynki, siedzącej po turecku. Tylko szeptem mówię. O tym, że to w porządku, że jest. I że jest ból, którego nie da się znieść. Tak naprawdę jest to jeszcze wciąż wyobrażenie bólu, albo już. Wychudzoną nastolatkę w białej koszuli do kolan głaszczę i odgarniam jej włosy z twarzy. Niech przestanie zasłaniać łzy. Wolność. Ta młodej matce, która krzykiem buduje przestrzeń dla siebie. Delikatnym uśmiechem, ciszą, cieniami tłumaczę, że wszystko dobrze. Nawet to, że nie jest matką karmiącą, bo przecież jest w porządku. Podchodzę do kobiety, która poszukuje siebie w dłoniach mężczyzny. Jej ciało drży. Przygryza usta. Huczy, podobna do kota także w tym, że odchodzi. Odnajduje wreszcie i tę ukrytą za nimi. Jest sprytna.